Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam krok po kroku, jak wymienić nagrzewnicę w samochodzie Opel Astra G. Podobnie wymienia się w Zafirze A. Mamy tutaj nagrzewnicę firmy NRF, dostarczoną przez sklep internetowy www.aparts.pl z Siemianowic Śląskich. Zalecam Wam zakupy wszelkich części właśnie w tym sklepie. Pamiętajcie, że na końcu zamówienia w sklepie internetowym, gdy wpiszecie w takie specjalne pole dużymi literami forum wiedzy, dostajecie dodatkowy rabat parę procent. Myślę, że warto. Ok, co jest w zestawie? W zestawie mamy taką gąbkę z taśmą samoprzylepną. Ją przylepia się dookoła nagrzewnicy, ale to zrobimy dopiero, gdy wyciągniemy starą nagrzewnicę, żeby zobaczyć dokładnie odkąd, dokąd ma być naklejona. W zestawie są, cztery nowe o-ringi, cztery metalowe takie wsówki trzymające wszystko w kupie oraz nowa nagrzewnica. Mam nadzieję, że wiecie, do czego służy nagrzewnica. Ona oczywiście ogrzewa przepływające powietrze do wnętrza kabiny pojazdu. Wewnątrz wchodzi i wychodzi, czyli wlewa się i wylewa płyn chłodniczy, który jest w układzie chłodzenia, ogrzewany oczywiście silnikiem. Ok, tak więc zabieramy się za robotę. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to jest spuszczenie płynu chłodniczego z układu chłodniczego, tak by nie było takiej sytuacji, że odkręcamy nagrzewnicę, a tam cały płyn wlewa nam się do samochodu. Oczywiście trochę tam w tych rurkach zostanie, zabezpieczymy to szmatą, ale najpierw spuszczamy płyn chłodniczy z układu chłodniczego, na przykład do takiej 5-litrowej bańki. Można to zrobić oczywiście od spodu samochodu, podkładając jakieś niskie naczynie. Można podnieść delikatnie samochód podnośnikiem, żeby na przykład wstawić taką butelkę i dołożyć do tego taką rurkę, którą następnie nakładamy na taki plastikowy kruciec, który tam jest przy zaworze. Albo jeszcze jest inna opcja, podnieść cały samochód na podnośniku. Ja tak teraz zrobię, żeby pokazać Wam dokładnie, jak to wygląda zaworek od spodu, czyli jak odkręcić i spuścić płyn chłodniczy z układu chłodniczego. W niektórych samochodach może być tak, że nie będzie takiego specjalnego zaworku czerwonego lub innego przy chłodnicy, tylko trzeba po prostu odkręcić cyband, czyli opaskę metalową na rurze, która odchodzi od dołu od chłodnicy, wyciągnąć ją i spuścić cały płyn przez rurę. Tak więc są dwa rodzaje spuszczania. Najpierw odkręćmy korek zbiornika wyrównawczego. I w tym momencie bez problemu płyn zacznie spływać w dół. Ok, podnosimy samochód. Ok, i w tym momencie, teraz jak już mamy samochód podniesiony, widać dokładnie ten zaworek czerwony tutaj, który możemy odkręcić albo rękami, albo lekko na przykład kombinerkami, albo najlepiej śrubokrętem szerokim, który tu wkładamy, odkręcamy. Problem zwykle jest tylko na samym początku, jak delikatnie odkręcamy. Potem to już można spokojnie palcami odkręcić. Tutaj z lewej strony jest taki plastikowy element, którędy ten płyn wypływa, więc tutaj przykładamy sobie rurkę w ten sposób, wkładamy ją, ewentualnie jakąś gumową, zależy jak chcemy, i tędy wtedy wypadnie nam fajnie płyn, wyleje się, znaczy się, do naczynia, jakie sobie tutaj podstawimy, czyli na przykład w ten sposób. Bierzemy sobie teraz śrubokręt jakiś, odkręciliśmy u góry w korek. Tak więc pójdzie szybko. Odkręcamy. Ok, jak już trochę odkręcimy tę resztę, można spokojnie odkręcić palcami i płyn zacznie lecieć. Ok, już leci. Zobaczcie. Płynu wyleje się około 5-4,5 litra. Wszystko zależy, ile mamy w układzie.
Tak więc warto kontrolować zbiornik podczas wlewania, żeby nie było tak, że się przeleje i wyleje nam się na podłogę. Być może będzie wtedy potrzebny kolejny zbiornik. Tak więc cierpliwości, czekamy, spuszczamy płyn cały i na samym końcu, gdy spuścimy, zakręcimy ten czerwony zaworek z powrotem. Gdy płyn już się naleje do końca i już nic nie schodzi, w tym momencie zakręcamy czerwony zaworek. I rurkę już możemy z płynem odłożyć. Można go ponownie oczywiście wykorzystać, chociaż ja zalecam po wymianie nagrzewnicy, mimo wszystko, mimo ewentualnie, że czyściliśmy układ na przykład Liqui Moly albo innym środkiem do czyszczenia układu, wlać po prostu świeży płyn chłodniczy, czy to z koncentratu 1 do 1 z wodą, czy po prostu cały 5-litrowy wlać płyn do chłodnic. Ok, mamy pierwszy krok załatwiony, spuściliśmy płyn z układu. Ok, w następnym kroku musimy odkręcić dwie śruby Torx 25 od spodu samochodu, zaraz za miską olejową, jak widzicie. Tam na końcu na ścianie grodziowej jest ten element, o, tam go widzicie. To jest taki gumowy odpływ klimatyzacji, on ma dwie takie śruby. Niektórzy w niektórych jakichś poradnikach, jak czytam, mają jakiś ogromny problem z odkręceniem tych dwóch śrub. A wystarczy naprawdę skorzystać z grechotki i po prostu przedłużki, by odkręcić te dwie śruby. Warto zrobić to zaraz po spuszczeniu płynu, przed jeszcze rozmontowywaniem tych wszystkich plastików, bo niektórzy mają z tym problem z odkręceniem tego. No i może to spowodować, że wszystko poodkręcamy, pościągamy, a nie zdejmiemy dolnej części obudowy nagrzewnicy i szkoda czasu. Tak więc najpierw odkręcimy te dwie śrubki, ściągnijmy ten element tutaj plastikowy, a następnie zabieramy się za pracę wewnątrz pojazdu. W ten sposób skonfigurowana grzechotka to idealny sposób na odkręcenie. Ok, i odkręcamy sobie po kolei jedną i drugą śrubę. Jako że odkręcimy, zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Ok, i takie dwie śruby są tam wkręcone. Bez problemu się odkręcają. Grzechotka mała z przedłużką i 5 minut i obydwie śruby są odkręcone tam na końcu, tak jak widzicie. Jedna tu, druga tam, bez problemu jest tutaj dostęp. Tylko tak jak mówię, z przedłużką, bo sama grzechotka to jest naprawdę mało miejsca. Z przedłużką tu bez problemu odkręcacie. Ok, wyciągamy teraz już obydwie śruby, tak jak widzicie. I wyciągamy element ten plastikowy, czyli dokładnie tak wygląda odpływ klimatyzacji. Ta śruba, która tutaj jest, wchodzi tak głęboko, jak Wam teraz pokażę. O tak, i tutaj ona tym całym gwintem nachodzi, nakręca się na dolną część obudowy nagrzewnicy. Tak więc tam, jak widzicie, tak to wygląda. I w tym momencie możemy zabrać się za obniżenie samochodu i ściągnięcie na dół obudowy nagrzewnicy. Czyli najpierw wszystkie plastiki po kolei, tak więc obserwujcie dalej. Przesuwamy fotele maksymalnie do tyłu. Żeby mieć łatwy dostęp do demontażu środkowego tunelu. Teraz zdejmujemy wszystkie plastiki, jakie tutaj są. Pierwszy może ten, który tutaj zabezpiecza dojście do złącza komputerowego. Następnie możemy ściągnąć, odkręcić te dwie śruby, które trzymają nam ten element plastikowy od biegów. Teraz wyciągniemy sobie ten element. Wykręcimy sobie te dwie śruby, które tutaj widzicie, trzymające cały ten element.
dzięki temu będziemy mieli tutaj komfortowy dostęp do wszystkich elementów, do zdemontowania tego. A jest to naprawdę chwila roboty. Być może od razu przeczyścimy, otworzymy sobie wnętrze pojazdu w tych miejscach. Ten element plastikowy tutaj już jest luźniejszy, jak widzicie. Dzięki temu wyciągniemy sobie go. O, tak. W tym momencie możemy sobie, o, tak sobie tutaj zdjąć do góry cały ten element i wyciągnąć ten plastikowy element, kolejną zaślepkę, która tutaj jest. Żeby ją wyciągnąć, można skorzystać z małego śrubokręta płaskiego i podważyć tutaj w rogu, powinien wyskoczyć bez problemu. O, tak jak widzicie, do niego są wciśnięte te cztery wtyczki tutaj, jakie są. A dokładnie to nie wtyczki, tylko kostki. Można pod nie potem podpiąć sobie, na przykład, jeżeli jest w opcji w samochodzie, traction control, czyli kontrola trakcji, i inne jakieś elementy. Dobra, zaślepkę odkładamy. Jak na razie wszystko, jak widzicie, idzie prościutko. Tu sobie te wtyczki wsadzamy. Co jeszcze nam tu będzie przeszkadzać? Prawdopodobnie popielniczka. Ją też sobie musimy zdemontować. Wysuwamy popielniczkę. Ok. Niektórych z tych rzeczy można nawet nie demontować. Też się da, ale lepiej sobie to zdemontować. I w tym momencie, o, tutaj jest od popielniczki jedna śruba. Odkręcamy. Dzięki temu, że sobie odkręcimy, to tak jak mówię, mamy łatwiejszy dostęp do tych wszystkich elementów, które tutaj będziemy demontować. Już pokazuję, którą śrubę odkręcam. Możecie nie widzieć, tam jest jeszcze kilka. O, w ten sposób wystawione. Uważajcie, żeby śruby wam nie powypadały, więc w ten sposób chwytajcie sobie je przy wyciąganiu. One są wszystkie takie same, więc nie będzie problemu. To jest jedna, tu jest ta druga jeszcze. Ok, to już wszystko jest tutaj, jak widzicie, luźne, nie trzyma się, więc teraz możemy zabrać się za odkręcanie całego tego panela, a dokładnie środkowego tunelu. Oczywiście jeszcze zostało nam tutaj, o, od hamulca, więc jeszcze moment. Jeszcze musimy tutaj wyciągnąć tą gumkę, a dokładnie tą osłonę z tego plastiku, ponieważ będziemy to wszystko wysuwać. Ja tu mam, jak widzicie, jeszcze podłokietnik, więc być może będę musiał go zdemontować, ale zaraz wam powiem, czy będzie to konieczne. Najpierw wyciągnijmy sobie ten skórzany element tutaj. Być może nie będzie to konieczne. Wysuńmy sobie go. O, w tym kierunku do siebie. I być może nie będzie to niezbędne. Hamulec puśćmy na dół, bo przeszkadza. O, w ten sposób. Znowu zaciągnijmy. I jak widzicie, mamy już tutaj tą skórę i ten element, tak powiem, ściągnięty. W związku z tym, w tym momencie powinniśmy już móc cały ten panel środkowy móc wysunąć. Oczywiście, jeżeli odkręcimy śruby trzymające go, zaraz popatrzę jeszcze tu, czy nie ma żadnych śrub. O, tu jest jedna, czyli ten panel środkowy trzyma się
tutaj na jednej śrubie. Zaraz to jakoś pościągamy wszystko. Momencik. O, raz. Tutaj ten element. O, tak odłożymy na razie. I ten cały panel tu się trzyma na jednej śrubie. Spójrzcie. Tą śrubę też trzeba odkręcić. Tą czarną. Znaczy tutaj ten element. Ponieważ to jest całość. Trzeba to odkręcić. Więc już przedłużka i odkręcamy. Okej, na końcu zawsze uważajcie, żeby śrubka wam nigdzie nie wypadła. Jest. Okej. I już cały ten tunel zaczyna być coraz bardziej, że tak powiem, poruszliwy. O, tak bym to nazwał. Tu już patrzę z tyłu, czy jeszcze tam coś go nie trzyma. Są to jakieś śruby. Wyciągnijmy tylną popielniczkę. Zobaczmy, czy za nią czegoś nie ma. Jakiś śrub trzymających. Chodźcie zobaczyć. Tam nie ma żadnych śrub, przynajmniej nie widzę. O, przepraszam. Tam jakaś jest, ale to nie ten. To jest jakiś sterownik, to nie jest Siemensa. Nie widzę tam żadnych śrub, więc możemy zabrać się za odkręcenie. Teraz tych śrub. Zaraz pokażę, których. Ok, jak już przed chwilą wam tu pokazałem wszystko, zobaczcie jeszcze raz, to w tym momencie zabieramy się za odkręcenie tych śrub z przodu. Czyli tu mamy jedną, te boczki takie, które tutaj są, tu mamy jedną śrubę, ją odkręcamy i z drugiej strony jest taka sama. Tak więc chwila, zaraz je zdemontuję i pokażę wam. Z tej strony jest oczywiście taka sama tam. Jak je zdemontuję, to zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Ok, pierwszą śrubę już tutaj odkręciłem i zaraz z drugiej strony i ten cały panel będzie można już powoli wysuwać do tyłu. No chyba jeszcze, że znajdziemy jakąś śrubę, o której zapomniałem. Tak więc odkręcam teraz z drugiej strony i zaraz dalej. Ok, jeszcze nie jest tak prosto. Jeszcze trzeba wyciągnąć tą popielniczkę, która tutaj się znajduje. W jaki sposób ją wyciągnąć? Odkręciliśmy wcześniej te dwie śruby, które ją tutaj tak trzymały. Zdjąłem jeszcze tą zaślepkę, która tutaj jest. Wystarczy tylko i wyłącznie podważyć tu z boku śrubokrętem i ona po prostu zeskakuje. Trzyma się na takich dwóch plastikowych zaczepach. Ją sobie zdjęliśmy i teraz ten cały element tutaj, jeżeli wam się trzyma stabilnie, to lekko poruszajcie i on zacznie być już, że tak powiem, taki o, do wysunięcia. Tutaj uważajcie. Z tyłu jest oczywiście kabel, no, dokładnie wtyczka, która jedna oświetla nam tutaj tą lampkę, która nam świeci, ten pierścień tutaj. I dwa kable, to jest masa i zasilanie do naszej zapalniczki, czyli do naszego gniazda zapalniczki. Oczywiście trzeba to wypiąć, bez tego nie będzie łatwo, więc odpinamy sobie tutaj te wtyczki. Jedna to jest od tej żarówki, tak jak mówiłem, wysuwamy. Ok, i drugie to jest brązowy i czarny przewód. Jeden to zasilanie, drugie to, znaczy plus i minus, o, bo tu mamy prąd stały, więc wtyczkę wyciągamy już. Ok, dobra. Wtyczki nie da się źle wsadzić, więc nie ma potem problemu z włożeniem tego z powrotem. Ok, i mamy naszą popielniczkę całą wyciągniętą i odkładamy sobie na bok. Następny element. O, tu. Teraz możemy już spojrzeć, czy konsola już nam się nie trzyma. Tu z dwóch stron odkręciliśmy. Śruby patrzymy, czy jeszcze czegoś tu się trzyma. W moim przypadku już chyba wszystko wyciągnąłem. I teraz, żeby wyciągnąć do tyłu cały ten panel,
Ok, musimy jeszcze fotel przedni wsunąć maksymalnie do przodu, tak aby odkręcić jeszcze dwie śruby, które są z dwóch stron tego plastiku. Już Wam pokazuję, tylko fotel przesuniemy sobie do przodu, już go mamy. Weźmiemy sobie klucz. Ok, już jesteśmy z tyłu, w tamtym miejscu, zaraz Wam powiększę. Tutaj znajduje się jeszcze jedna śruba i z drugiej strony jest tak samo, więc musimy je po prostu odkręcić. Ok, tak wygląda nasza śrubka, zresztą wszystkie są takie same, więc nie ma tu żadnej specjalnej teorii. Ok, z drugiej strony odkręcam to samo i zaraz Wam pokażę, co dalej. Ok, teraz z drugiej strony. Też fotel oczywiście trzeba do przodu przesunąć. Więc jak widzicie, jest trochę zabawy z takimi rzeczami, ale są to bardzo proste czynności do wykonania. Tylko trzeba mieć chwilę czasu, ciepły garaż. A reszta to sama przyjemność. Ok, gotowe. Ok, w tym miejscu mamy odkręcone dwie śruby w tym miejscu, dwie śruby tam, tam popielniczkę wypięliśmy, znaczy wykręciliśmy dwie śruby, jedną tam pod lewarkiem zmiany biegów i teraz możemy wysunąć już cały ten panel do tyłu. Zobaczcie, tu zostawię, o, już wysuwa się, tak więc już możemy go po prostu zdjąć. Więc wyciągamy go po prostu, uważając na te różne elementy, które mogą przeszkadzać. I wysuwamy do tyłu i do góry. Ok, cała konsola wyciągnięta, zaraz Wam pokażę.
I tak wygląda cała konsola, jak widzicie. Ściągnięta, wyciągnięta, ona się trzymała tylko na tych dwóch przednich śrubach, jak widzieliście, na tych dwóch tylnych oraz na jednej tutaj pod lewarkiem hamulca ręcznego, czyli tu w tym miejscu. A reszta to potem po prostu wysunąć, tak żeby wszystko po prostu przeszło. Tak więc ten plastikowy element można sobie przy okazji wyczyścić, wymyć. On tak wygląda. Ja tutaj mam założony jeszcze podłokietnik, więc nie ściągałem go, nie było takiej potrzeby. Ok, wewnątrz pojazdu to wygląda teraz tak. I już mamy tam z przodu, idziemy, lepszy dostęp do obudowy na grzewnicy. Zobaczcie, tutaj możecie mieć dużo brudu różnego rodzaju, tak więc przy okazji można sobie to wszystko poczyścić, posprzątać, poodkurzać, po prostu powyciągać. I cała nagrzewnica jest tutaj w tej obudowie, tam z tyłu. To jest obudowa, to czarne. Trzeba te metalowe zaczepki wszystkie pościągać. Ten wspornik trzeba odkręcić, bo jak go nie odkręcicie, to nie będziecie mogli wyciągnąć tutaj potem od strony kierowcy całości. I z drugiej strony tak samo te metalowe zaczepki i ten wspornik trzeba po prostu odkręcić. Tak więc zabieramy się za robotę. Tu jeśli chodzi o te dwie śruby z tej strony, odkręcamy T30 Torxem albo nasadką, też się da. Tak więc w obydwu przypadkach tak samo. Jak odkręcę, pokażę Wam co dalej. Ok, po odkręceniu tego wspornika tak to wygląda. Już będzie tutaj łatwy dostęp do ściągnięcia tej dolnej części obudowy. Tutaj. I tędy ją sobie wyciągniemy tutaj. W tą stronę. Dobra, tu wspornik wyciągnięty. Więc już mamy tu pewien luz. Więc teraz idziemy w drugą stronę. I z drugiej strony też odkręcamy ten oczywiście wspornik. Dobra, lecimy. Ok, tutaj już ten wspornik też odkręciłem. Też na dwóch śrubach. Z prawej strony od strony pasażera, więc w tym momencie możemy już zdejmować te metalowe zaczepy tutaj dookoła. O, tam dalej myślę będzie wszystko widać. I dolna obudowa już powinna spokojnie odejść w dół, ze względu na to, że już wcześniej odkręciliśmy te dwie śruby od spodu samochodu, czyli ten odpływ klimatyzacji. I będziemy mieli już łatwy dostęp do naszej nagrzewnicy. No to zabieramy się za ściąganie tych metalowych zaczepów. One są dookoła, trzeba po prostu się tutaj pogimnastykować trochę, aż w końcu będziemy widzieć tam nagrzewnicę. Teraz Wam jeszcze pokażę, w jaki sposób najlepiej te metalowe elementy po prostu ściągać. Mały, cienki, płaski śrubokręt wsuwamy pomiędzy plastik, ten metalowy element, z drugiej strony palucha przykładamy, tak żeby ten element nie odskoczył, nie wpadł nam tutaj w jakieś zakamarki. I podważamy i gotowe. I już go mamy, zobaczcie. Chwila roboty. Tak więc teraz wszystkie tak ściągamy i obudowa nam będzie już luźniejsza. Będziemy mogli ją po prostu wyciągnąć kompletnie stąd, żeby dostać się do nagrzewnicy. Ok, w sumie z każdej strony były cztery takie zaczepy, więc 8 metalowych zaczepów i już obudowa jest w pełni luźna. Teraz ją sobie spuścimy na dół i wysuniemy. I tam już widać nagrzewnicę. W tym momencie, żeby móc wyciągnąć tą obudowę czarną, jak widzicie, nie ma tu zbytnio miejsca. Ten kanał tutaj, ten plastik taki podwójny, ten trzeba tu od dołu wysunąć sobie, tak do góry, tak żeby wyluzować go, o, w ten sposób, jak widzicie. Z drugiej strony to samo i cały ten plastik ciągniemy w dół. Ok, trochę musimy poruszać. Ok, zszedł i z drugiej strony też nam zaraz zejdzie i ten kanał. Uważajcie, bo to plastik, może Wam coś popękać, oby nie. Więc wyciągamy raz i z drugiej strony robimy dokładnie to samo.
Dziwi mnie to, że sporo poradników w internecie jest, a żaden tak szczegółowo nie pokazuje tego całego etapu. A to wydaje mi się ważne jest, kurczę, no. Okej, raz. Dlatego moje są takie może dłuższe, ale są po prostu szczegółowe, więc nikt nie będzie zaskoczony niczym. Okej, raz. Wychodź, wychodź, wychodź. Już prawie. Okej. Okej, plastik już nam się poddał. Dobra, możemy wyciągać ten element do siebie. Okej. Tak wyglądał ten element. Zobaczcie. Trochę go powyginałem, ale jest to plastik, więc on nie pęka aż tak bardzo. To jest ten element plastikowy przelotowy. W ten sposób jest specjalnie tutaj taki elastyczny, żeby móc go wyginać, jak widać. O. I jak już ten element mamy wyciągnięty, to jak widzicie, mamy tu łatwy dostęp, żeby tu wszystko posprzątać, może jakieś plastikowe elementy gdzieś zostały, co wam brzęczą w czasie jazdy, tak więc wszystko poczyście. I teraz tą obudowę tutaj już możemy ściągać w dół. Ona już jest dosyć luźna. I wysunąć po prostu do siebie. Okej, coś z drugiej strony jeszcze trzyma? Okej, zobaczmy jeszcze, co tutaj z tej drugiej strony trzyma. Że nie chce nam tu... O, zejść. O, już zeszło. A jak widzicie, już obudowa puściła. Wystarczyło delikatnie tam sobie szarpnąć, można tak powiedzieć. I teraz musimy spojrzeć sobie, tak z ciekawości. Tam jest to przejście przez ścianę grodziową, co odkręcaliśmy te dwie śruby, jak pamiętacie. I już wysunęło się tutaj cały ten element. Teraz wystarczy tą obudowę po prostu wyciągnąć i już mamy dostęp do naszej nagrzewnicy. Zaraz wam to pokażę. Momencik, tutaj jakoś ułożę to coś, żeby podeprzeć, bo nie jest to wcale takie proste, jak się wydaje. O tak. I tą obudowę sobie wyciągniemy od strony kierowcy. A wychodź, wychodź. Wysuń się tu. Siach. Tutaj mamy obudowę już, że tak powiem, gotową. Teraz z drugiej strony trzeba trochę popróbować. Okej, z drugiej strony. Coś nam tu lekko przeszkadza. Ale pojedziemy sobie. O, do siebie. Tutaj nad gałką biegu. Do siebie. O, i tak jak widzicie. Chodź tutaj. Obudowa. Chodź tutaj, to serczykę. I nam już ta obudowa fajnie zeszła, czyli nie wyciągamy od strony kierowcy ani pasażera, tylko po prostu do siebie, tu w środek, do góry. Okej, i w tym momencie możemy poobserwować, jak to tu już wygląda. Obudowa wyszła bez problemu. Ważne, żeby po prostu zrobić to w tej kolejności, jak wam pokazałem. Okej, wszystkie te brudy tu zaraz pościągamy, ale to jest nieistotne. I tutaj pod spodem jest nasza nagrzewnica. O, w ten sposób. Myślę, że dobrze widzicie. Ja się tu ułożę, bo jest bardzo mało miejsca. I naszą nagrzewnicę musimy wyciągnąć tutaj z tych lornetek, jak to się mówi. Tam jest taka czarna lornetka, taki element. O, tutaj. Tak jak widzicie. I ten element trzeba wyciągnąć. Całą nagrzewnicę musimy po prostu wysunąć. Cały ten element najlepiej wysunąć w ten sposób, że chwytamy tutaj ten metalowy element i wysuwamy. To są takie... Teraz weźmiemy jakiś śrubokręt i po prostu to wysuniemy, czy kombinerki. I z drugiej strony robimy to samo. Tam widać na końcu szpikulec drugiego. Jak wyciągniemy obydwie, to całość będziemy mogli już wyciągnąć. Tylko na co trzeba tu uważać? A no bardzo trzeba uważać na jedną rzecz. Tu z tych rurek nam się wyleje płyn. W nagrzewnicy jeszcze na pewno jest jakiś płyn,
i będzie nam przeszkadzał dosyć. Dlatego musimy tutaj ręczniki jakieś ponakładać, żeby po prostu nie zalać sobie podłogi. Ok, to zabieramy się za robotę, ja wyciągnę te dwa elementy i zobaczycie potem na grzywnicę starą, a potem będziemy wkładać nową. Tak wysuwamy, czyli wkładamy po prostu śrubokręt. Tu nam się trochę poleje, tak więc uważajcie, wsadźcie sobie jakiś materiał, jakiś ręcznik pod rurki, bo na pewno będziecie mieli tu drobne zalanie, bo w rurkach znajduje się płyn i wysuwamy w tym momencie. O, tak jak widzicie, ściągnięte i będziemy mogli zaraz wysunąć sobie, zaraz wam pokażę. O, tu jest ta spinka. Spinka została wysunięta, bez problemu wychodzi i zaraz drugą i na grzewnicę po prostu posuniemy do siebie. Tak więc całe portki zaraz wyjdą. Ok, z mojej strony, tutaj od strony akurat pasażera, z mojej strony w mojej nagrzewnicy, tutaj przed nagrzewnicą są te takie portki razem z tym silniczkiem. W niektórych samochodach one są, w niektórych nie. Trochę trzeba się tu nagimnastykować, tą głową tam wejść, że tak powiem, żeby dojrzeć te metalowe spinki, które tam trzymają to wszystko w kupie, ale bez problemu da się wyciągnąć śrubokręt, jakieś kombinereczki cienkie i gotowe. Tak więc ja już wyciągnąłem, tutaj widzicie jest kabel napięty, ja go tu wysunę, tą wtyczkę, bo to jest wtyczka przewodu do tego silniczka, który otwiera, zamyka przepływ bez nagrzewnicy. Gdy my kręcimy tym kółkiem ciepłoty, to słychać jak ten silnik pracuje, otwiera, zamyka, otwiera, zamyka. W niektórych samochodach tego nie ma, są po prostu zwykłe portki bez tego elementu. Ok, ja już wyciągam tą wtyczkę tylko i zaraz nagrzewnicę wyciągniemy. Ok, zobaczcie sobie teraz jak to wygląda bez nagrzewnicy. Tutaj wtyczka wyciągnięta. Tam jest odpływ klimatyzacji. I tutaj są rurki, które dobiegają, że tak powiem, do wnętrza pojazdu. Są tam uszczelki, trzeba je oczywiście wymienić, wszystko poczyścić i na nowo wszystko poskładać do kupy już z nową nagrzewnicą. Tak więc wyciągamy już tutaj tą szmatę, co mieliśmy i zabieramy się za weryfikację naszej nagrzewnicy. Nagrzewnicę oczywiście będziemy wymieniać, nie zostawimy jej tutaj i zobaczcie teraz jedną rzecz, w jaki sposób są zamontowane te naklejone, przepraszam, te gąbki i w ten sam sposób musimy na nowej nagrzewnicy nowe uszczelki poprzyklejać, te które mamy w zestawie z nową nagrzewnicą, w ten sam sposób. Tutaj mamy ten silniczek, który decyduje o tym, czy płyn ma przechodzić przez nagrzewnicę, czy też nie. W niektórych autach jest inaczej, nie ma tego. U nas X16 XL 9.8 rocznik z klimatyzacją, ten silniczek tutaj jest, więc on decyduje o tym, czy płyn ma iść przez nagrzewnicę, czy bezpośrednio od razu z powrotem wraca do silnika. Ok, tak więc wyciągnę jeszcze tutaj te dwie zawleczki, wymienimy wszystkie uszczelki, złożymy to do kupy na nowej nagrzewnicy. Ok, zabieram się za robotę i pokażę wam. Ok, teraz wam pokażę, ile syfu brudu znajduje się w nagrzewnicy starej. Ona z czasem będzie tam korodować, a bardziej może nie korodować, tylko kamień będzie się tam zbierał w niej. Osady wapienne dokładnie. I gdy taką nagrzewnicę wyciągniemy i zlejemy ten płyn, który tam jeszcze w niej jest, to zobaczycie różne jakby czarne elementy, kamyki, brudy, wszystko tam jest. Teraz pierwszy raz wlałem do niej płynu, a dokładnie wody, tak żeby zobaczyć, co wypłynie z takiej nagrzewnicy. Lekko nią poruszajmy i zobaczcie,
ciężko będzie w ogóle pokazać, ale jest naprawdę dużo brudu, takich kamyczków czarnych. Tak więc musicie po prostu najlepiej wymienić na grzywnicę i problem z głowy. Ok, teraz zabierzemy się za przełożenie tych wszystkich elementów, tak samo tej gąbki ze starej nagrzewnicy na nową. Czyli bierzemy sobie nową nagrzewnicę, przykładamy w ten sam sposób i najpierw zajmiemy się przełożeniem tego elementu z jednej nagrzewnicy do drugiej. Wcześniej oczywiście wszystko czyścimy. Dokładnie, wszystkie miejsca, gdzie będą uszczelki, wszystko musi być wyczyszczone. Dobra, wyciągamy zawleczkę. Zawleczki będziemy stosować nowe. Ok. Te, które są w komplecie z nagrzewnicą. Ok, ten element wysuwamy. On jest tutaj na gumkach się trzyma. Trochę papieru sobie tu podłożymy. O. Wysuwamy. I już nagrzewnica będzie, że tak powiem, ta prawie do wyrzucenia. Znaczy można ją sobie wziąć, oczyścić, spróbować jeszcze użyć, ale nie ma chyba sensu. Tutaj są strzałki, czyli tędy wychodzi płyn w tą stronę, a tędy wchodzi, czyli środkiem wchodzi nam płyn. Ok, i tutaj mamy taki elektryczny zaworek, który otwiera lub zamyka przepływ. Jeżeli mamy przepływ ustawiony na pomiędzy ciepło a zimno i w górę w tym zakresie, w samochodzie na tym pokrętle, no to już jest całkowicie otwarty przelew, że tak powiem, leci płyn tędy i wraca tędy. Jeżeli byłoby inaczej, to ten silniczek będzie zamykał ten przepływ, czyli płyn nie będzie wchodził do nagrzewnicy. Tak się dzieje, gdy ustawimy sobie na zimno. Wtedy ten silniczek się zamyka. Dobra, ten element sobie leciutko oczyśćmy. Tutaj mam jakąś tam lekko wilgotną szmatkę. Musimy oczyścić te wszystkie elementy, które są tutaj bliskie z uszczelkami oczywiście, ponieważ uszczelki będą tu nowe wkładane, więc musimy to wszystko oczyścić. Tutaj, żeby wszystko pasowało potem, damy trochę płynu do mycia naczyń, żeby ta uszczelka nam fajnie, że tak powiem, pracowała podczas nakładania tego wszystkiego. Zaraz wszystko Wam pokażę. Dobra, tu mamy czyste. Tu też całe te gniazdo musi być po prostu czyste, bez żadnych osadów. Ok, jest idealnie. Teraz z drugiej strony robimy to samo, czyli tutaj ten element, gdzie nachodzi nam na te rurki. Też musi być elegancki, czysty. Powierzchnie muszą być czyściutkie. Jest ok, nie ma tam żadnego kamienia w środku. Jest czysto. Więc tak jak mówiłem, te portki mogą się u Was trochę różnić. To znaczy, może nie być tego elektrycznego silniczka. Ale to nie jest żaden problem. Dobra, jeszcze raz tutaj coś sprawdzę sobie. Jest jak trzeba, dobra. Tak więc, w ten sam sposób będziemy wkładać ten element, ale już do nowej nagrzewnicy. Tak jak widzicie. Może tak tam. Tą zostawiamy dalej tutaj, ponieważ będziemy brali przykład, jak te gąbki, które mamy w zestawie, czyli te, przyciąć tak samo, żeby wszędzie tutaj zrobić te uszczelnienia takie. Żeby w obudowie wszystko nam nie latało, tylko było dokładnie tak, jak ma być. Zobaczcie, wymiarami wszystko się zgadza, podglądam. Tak, jest idealnie taka sama. Dobra, tutaj wewnątrz patrzymy sobie teraz. Możemy przedmuchać, czyli tędy wchodzi płyn, a tędy wychodzi. Możemy porównać sobie teraz obydwie. O, w ten sposób. Spoglądając tam do środka, może będzie coś widać. Ok, podejrzyjmy sobie tak, żeby zobaczyć różnicę nowej a starej. Mniej więcej tak, taka jest różnica. Tak więc wszystko czyścimy, żeby mieć pewność, że jest ok. Ok, tak więc załóżmy teraz najpierw te portki. Całe. Czyli ten element tutaj, Behr. Jakby ktoś się zastanawiał, jakiego producenta to jest Behra.
To nie jest z klimatyzacją samochód. To nie jest Delphi. Oczywiście zabieramy sobie teraz świeże uszczelki, będziemy je nakładać. Ręce umyjmy sobie. To jest bardzo ważne. Żeby nie nakładać tłustymi rękoma tych gumek. Ok, mamy umyte ręce. Wyciągamy sobie dwie uszczelki świeżutkie i nakładamy, tak jak tu widzicie w przykładzie, jedną i drugą. Raz, dwa. Możemy je lekko zmoczyć paluchami. Nakładamy tą starą, ściągamy. Ona już zmieniła trochę swój kształt. Zaraz Wam pokażę. Delikatnie różni się. To po prostu się zdeformowała. Mam nadzieję, że dobrze widać. Już nie jest taka okrąglasta, że tak powiem, jak powinna być. Tu mamy dwie nowe. Jeszcze raz to przyczyścimy w miejscu, gdzie była uszczelka. Wszystko musi być czyściutkie na glans. Ok. Układamy w tym samym kierunku, tak jak było. Tak. I nakładamy teraz uszczelki. Jedną, nowiutką oczywiście. Powinno nam wejść bez problemu. Jeżeli będzie jakiś problem, to bierzemy sobie płyn do mycia naczyń na przykład, żeby tarcie było mniejsze. Ale widać, że tu wchodzi bez płynu, tak jak trzeba. I tutaj teraz też do końca musimy nałożyć świeżą uszczelkę. Jak po troszeczku nakładamy. Musi dojść do samego końca. O. Dobra. Ok. Tak wygląda ten element. I będziemy wsuwać to teraz w to miejsce. I zakładać nowe elementy. Tutaj widać, że jest stara uszczelka jeszcze. I tak też ma wejść ta uszczelka tutaj. Dlaczego teraz ten płyn do mycia naczyń się przyda? Zobaczcie, jeżeli teraz bym wcisnął to w ten sposób, to jest możliwość, że ta uszczelka nam się tu przygnie. Po prostu nie będzie się ślizgać, tylko te tarcie spowoduje, że ona może lekko się zdeformować. Dlatego też zabieramy sobie trochę płynu do mycia naczyń na przykład, albo wazeliny technicznej. Ale myślę, że płyn wystarczy na palucha. Zaraz Wam pokażę. Mam nadzieję, że wszystko widać. Ok, jest płyn. Nakładamy tutaj na tą gumkę. W ten sposób. O, wtedy będzie tutaj mniejsze tarcie. I fajnie gumka nam wskoczy na swoje miejsce bez żadnej deformacji. Bardzo ważne. Płyn nam się tutaj wypłuka, nie martwcie się, on zniknie. On nie będzie powodował żadnego problemu. Zresztą nawet tu widać na oryginalnej nagrzewnicy, że był tu też nakładany jakiś środek. Ok. Jest już nałożone. Teraz możemy wsunąć i bez problemu nam wyjdzie ten element tutaj do środka na swoje miejsce. Ok, sprawdzamy, czy weszło wszystko tak jak trzeba. Możemy delikatnie tak klupnąć, żeby mieć pewność, że weszło tak jak trzeba. Ok, na pewno jest wszystko w porządku. Zresztą tutaj widać, jak popatrzymy przez te dziurki, że jest idealnie. Nawet troszeczkę wystaje tutaj, a to dlatego, że będziemy wsuwać tutaj teraz ten element, który ma przejść do końca i docisnąć ten element. Tak, o. Czyli tą uszczelkę dociśnie. Wszystko jest w porządku. Możemy montować nowiutkie zaczepy. Nie używajmy starych. Chociaż można oczywiście, nic nie stanie. Ale jednak co nowe, to nowe.
Ok. I teraz wsuwamy je w tym samym kierunku, czyli w dół. Wsuwamy. A właśnie, pokażę Wam, czym się różni zużyty od nowego. To jest zużyty. Już jest taki trochę szerszy. Nowy jest bardziej do środka dociśnięty, żeby mocniej ściskać. Także można stary ewentualnie trochę do środka wcisnąć i też będzie jak nowy. Ok. I wsuwamy teraz, po prostu wbijamy. Możemy paluchami to zrobić. Tak jak widzicie, tylko musi przejść do samego końca. Więc delikatnie naciskając, pomagamy, żeby weszło wszystko tak jak trzeba do końca. Ok, jest. Przeszło. Nie, jeszcze nie. Jeszcze musimy trochę poprawić. O, teraz strykło. Tutaj nam jeszcze nie przeszło. Musi przejść do samego końca. Zaraz Wam pokażę efekt, jak już przejdzie do samego końca. Teraz drugie. Druga złączka. Lekko naciskamy, żeby łatwiej było. Ok. Wsuwamy. Istotne jest to, żeby to przeszło do samego końca na drugą stronę, bo inaczej nie będzie tak jak trzeba. Ok. Złączki są wsadzone, ale jeszcze je troszeczkę dobijemy. Zobaczcie, tutaj muszą te igiełki przejść na wylot, znaczy na drugą stronę, żeby to już dokładnie dociskało. Tak więc możemy albo za pomocą gumowego młotka to delikatnie wbić, albo czegoś podobnego, na przykład śrubokręta. Teraz weszło idealnie. Zobaczcie, czym się różni, jak idealnie wejdzie od tego, którego już palcem jakby nie da się wcisnąć. Czyli przeszło tu na wylot, zobaczcie. Dopiero w tym momencie, jak jest tak wysunięte, to już mam pewność, że to jest wszystko idealnie, leży tak jak trzeba i dociska nam uszczelkę w dół. Teraz jeszcze ten drugi tak samo zrobimy. Ok, obydwa na swoim miejscu, jak widzicie, wszystko jest jak trzeba i igiełki wystają tak jak widać. Tak więc nagrzewnica jest, że jest prawie gotowa. Teraz to, co bardzo istotne, ja Wam wszystko pokażę, to jest to, żeby teraz za pomocą tej taśmy z gąbką, tak samo nałożyć tą taśmę na nową, jak jest tutaj. Czyli musimy po prostu tak jakby skopiować też takie cienkie paski, czyli te na pół jakby. Zobaczmy, ile tego jest, czy wystarczy. Powinno wystarczyć tak, jak trzeba. Zobaczymy. Tu będzie pasowało. Z drugiej strony to samo i cienkie paski jeszcze będą miały zostać tu. Zaraz to sprawdzę, ile to zostanie. Czyli żeby wystarczyło, musimy na trzy paski podzielić, czyli przeciąć nożyczkami na trzy, nie na pół, na trzy. Zaraz zobaczycie, jaki efekt. To mi się trochę wylało, zaraz to posprzątajmy, bo jeszcze w tej starej nagrzewnicy coś tutaj płynu było najwyraźniej. Ok. Posprzątać. Tak sobie położymy i zabieramy się za nożyczki. Ok, przyciąłem tą całą uszczelkę, tak jak widzicie, na trzy paski równe. Skorzystamy najpierw z pierwszego, jako że cały element jest czysty. Tak samo musimy go opatulić uszczelką, jak jest tutaj. Więc ściągamy. Zaraz Wam wszystko pokażę. O, w ten sposób. I naklejamy dokładnie tak samo, czyli w tym samym miejscu, nie w innym. Teraz Wam pokażę i lecimy. Nie naprężamy tej uszczelki, ma być po prostu naklejona. Jak ją naprężymy, to może się odklejać. Teraz Wam pokażę, jak będzie efekt końcowy wyglądał. Tu spoglądamy jako kopia cały czas na tamten. Uszczelka, ta taśma jest bardzo, bardzo dobrze klejąca,
Więc uważajcie na paluchy, żeby się nie pokleić. Ok. I odcinamy. W ten sposób. Chodzi o to, żeby to wszystko było tu szczelne. Ok, porządnie, dociskamy teraz już. Taśma już jest przyklejona, ona bardzo dobrze się klei do tego metalu. Dobra, jedno jest. Teraz druga strona. To samo. Nowy pasek. Przyklejamy tak, dobra. W ten sam sposób, sprawdzamy jak. Tu, ok. Dobra, tak samo. I druga strona. Jeszcze kawałeczek. Dobra, jest. Wszystko porządnie doklejone. Teraz patrzymy na boki. Boki też mają być przyklejone. Zauważcie, w ten sam sposób ustawiamy. Tak samo przyklejamy. Ten nie będzie za krótki. I bierzemy z nowego paska. Ma być od uszczelki do uszczelki. Przez środek przeprowadzony. Tak więc tak też zrobimy. Ok, moment. Ok, uszczelka jest. I z drugiej strony sprawdzamy jak jest. Ma być tak samo. Dobra. Czyli kładziemy, moment. I taki sam kawałeczek. Przyklejamy. I zaraz będziemy mogli montować naszą nagrzewnicę do samochodu. Momencik jeszcze. Ok. Obcinamy zbędny kawałek. Musi być wszystko dobrze doklejone. Dzięki temu nic nam nie będzie brzęczeć. W obudowie po prostu wszystko będzie pracować tak jak ma pracować. Dobra, tak więc mamy uszczelki. A teraz musimy nałożyć nowe uszczelki. Nowe elementy te montażowe razem z płynem do mycia naczyń na rurkę, która jest tam w samochodzie, te rurki co wychodzą, co pokazywałem Wam. Trzeba je dokładnie oczyścić szmatką i one muszą być czyściutkie. Stare gumki, jeżeli tam są, wyciągnąć, nałożyć nowe i płynem musimy tam nałożyć, żeby po prostu tam nic nie tarło, żeby to było śliskie. A wtedy włożymy te nowe zawleczki tam, w te miejsce, tam trochę trzeba się powyginać głową, żeby widzieć. Nałożymy już bez najmniejszego problemu. Tak więc zabieramy się za robotę. Nasza nagrzewnica już jest gotowa do montażu, jak widzicie, tak ją przygotowałem, a stara będzie tam, gdzieś sobie pójdzie. Dobra, idziemy do auta. Ok, już możemy powoli to składać, tak więc wsadzimy sobie te dwie gumki na miejsce starych, tak jak tam widzicie. Czyli tamte stare ściągniemy, te rurki całkowicie trzeba oczyścić. Mają być czyściutkie i nowe gumki nałożymy przy zastosowaniu płynu do mycia naczyń, tak żeby tam nie było żadnego tarcia, czyli żeby te gumki się nie zdeformowały podczas wkładania nagrzewnicy. A następnie nałożymy te oczywiście metalowe zapinki i sprawę mamy załatwioną i możemy składać wszystko w odwrotnej kolejności. Dobra, nie będę już więcej przedłużał, wiecie o co chodzi, trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam do subskrypcji kanału, komentujcie, macie pytania, to po prostu piszcie. Cześć Wam! Oczywiście zapomniałem powiedzieć, że części wszelkie samochodowe kupujcie w aparts.pl, www.aparts.pl. W specjalnym polu wpisujcie forum wiedzy z dużymi literami i w tym momencie na wszelkie części motoryzacyjne macie dodatkowy rabat, parę procent.
No i oczywiście bardzo dziękujemy w Bytomiu zakład samochodowy Autotronik elektronika samochodowa Bytom Wrocławska 65 za udostępnienie miejsca do nakręcenia tego cudownego poradnika. Cześć Wam, trzymajcie się. Ok, tak wyglądają rurki, które są w pełni oczyszczone. Zero brudu, porządnie szmatą wymyte. Tak więc można tam nakładać już gumkę, ale najpierw nałożę tam płyn do mycia naczyń. To są te stare gumki. Zdeformowane, ledwo wyszły. Tak więc tam trzeba naprawdę to dać płyn do mycia naczyń lub innego środka wazaliny technicznej, tak żeby te gumki były obtoczone tym płynem, żeby po prostu się tam ślizgały. Dobra, zakładam. Ok, gumki już są nałożone, napaćkane płynem do mycia naczyń i możemy już wkładać nagrzewnicę na miejsce i wsuwać zawleczki i kończymy zabawę. Ok, teraz jeszcze Wam pokażę, jak jest błędnie zamontowane. Celowo, żebyście nie popełnili tego błędu, spójrzcie na rurkę, tam jest taka linia. Teraz jest błędnie zamontowane. Wsadzona jest wsuwka przed wzgrubieniem, przez co na pewno będzie powódź w samochodzie. Tam dalej co prawda widać, że już wsadziłem wszędzie te metalowe zaczepy i pierwszy raz, gdy wsadziłem, po prostu zrobiłem to źle, ale zweryfikowałem i przy okazji pomyślałem, że Wam to pokażę. Trzeba bardzo dokładnie zwrócić uwagę na te dwa zaczepy, które wsuwacie, żeby one na pewno weszły za wzgrubienia na rurkach, tak więc muszę tutaj poprawić i będzie dobrze. Ok, lecimy dalej. Oczywiście, jeżeli wszystko poprawimy, zaczynamy zakładać dolną obudowę nagrzewnicy. Ok, dolna obudowa już jest założona, jest tu trochę, że tak powiem, kombinatoryki, to znaczy niby zakładamy 8 zaczepów, ale trzeba po prostu najlepiej od strony najpierw pasażera zacząć i po stronie kierowcy zakończyć. Trzeba lekko podważyć od spodu, tak żeby wszystkie tutaj miejsca dokładnie naszły tak jak trzeba, tak jak widzicie. A reszta to już składanie teraz konsoli i kończymy. Tutaj spójrzcie sobie, bardzo ciężko ostrość akurat tutaj ustawić, ale spójrzcie, wyciągnąłem tą zawleczkę. Jeszcze na sam koniec Wam chcę pokazać to, bo to trzeba naprawdę bardzo dobrze pokazać. Tu jest ta linia taka narysowana, taka na tej rurce i zaraz za nią jest to wzgrubienie, o teraz widzieliście. Tak więc już mniej więcej tą linią, że tak powiem, podglądajcie, jak daleko ten plastikowy element musi wejść. Bo jeżeli, tak jak mówiłem wcześniej, włożycie te metalowe wsuwki, tak jak byłoby teraz, bo tak jest wygodnie, to jak widzicie, włożycie przed tym wzgrubieniem. I jak wlejecie płyn do układu chłodzenia, automatycznie tędy wyleje się cały płyn Wam na podłogę i zaleje podłogę. Dlaczego zwracam na to uwagę? Bo bardzo dużo osób korzystających z różnych poradników w internecie, gdzie nie ma tych informacji konkretnie napisanych, pokazanych, no chyba jeszcze nigdzie nie widziałem nigdy, może zrobić tak, że zamontuje pierwszy raz właśnie tak niepoprawnie jak teraz mogliby, widzicie tą linię taką na rurce, i zaleje sobie samochód i naprawdę bardzo się wkurzy. Tak więc plastik ma dojść prawie albo prawie całkowicie do tej takiej linii, musicie to dokładnie zweryfikować. Jest bardzo trudno tam dojść głową. Ja teraz telefonem tak kombinuję, żeby jakoś tam trafić i Wam to nagrać, ale musicie na to zwracać szczególną uwagę. Dopiero gdy to będzie porządnie dociśnięte i olej albo płyn do naczyń jest tutaj niezbędny, żeby nałożyć na tą uszczelkę, żeby wszystko poszło jak trzeba, jest niezbędny do tego, żeby to zamontować poprawnie. Naprawdę na to zwróćcie uwagę. Jeżeli, tak jak mówiłem wcześniej, zamontujecie to tak jakby teraz było, o, że Wam się wydaje, że jest dobrze, no to powiem Wam szczerze, będziecie mieli potem problem. Będzie trzeba osuszać podłogę, no i nie będzie fajnie. Tak więc trzeba docisnąć do końca, teraz jest jeszcze niepoprawnie i trzeba dosunąć do samego końca, wtedy będzie na pewno dobrze. Tak więc obydwie te rurki naprawdę trzeba dokładnie zweryfikować, zanim zakończycie jakiekolwiek prace i będziecie chcieli montować resztę już wszystkich plastików, tak żeby zakończyć. Jeżeli tu zawalicie, no to będziecie potem jeszcze raz wszystko musieli demontować i znowu parę godzin gdzieś. Straconych oczywiście będzie. Dobra, lecimy dalej. Ok, teraz już naprawdę koniec. Dziękuję Wam za uwagę. Subskrybujcie kanał i korzystajcie z moich poradników. Trzymajcie się, pozdrawiam.